ciekawe, czy nam będą sprawdzać. Na pewno każą otworzyć. I co? Nie. Masz podbity? Nie, czekać. Nie. Czekać. Okay. Nie? No nie, no nie mamy stempla w paszporcie. Nie wiem, gdzie dają. Powinni tu nam dać stempel w paszporcie. Nie, kurwa, jeszcze musimy iść do tego budynku. Nie wiadomo, kurwa, po co, bo już wszystkie stemple mamy we wszystkich możliwych dokumentach. To jest wielka lekcja pokory. Rany boskie. No powiem wam, że nie zapomnimy tych granic afrykańskich. To niepowtarzalne doświadczenie po prostu. Poszerzymy im trochę ścieżkę. No. Jak jutro tutaj ktoś przyjdzie z kozami, to powie rany, co to było. Ala! Tobi mówi, że to dobre miejsce, więc zostajemy. Znaleźliśmy po drodze boisko. Takie, no, zwykłe boisko do gry, nie? Tutaj na wioskach mają takie i to są super, bo jest czysto, nie? Widzicie? Jest wszystko wyharatane i wtedy jest bezpiecznie, więc możemy sobie tutaj rozbijemy sobie obóz w jednym końcu tego boiska. Dzisiaj to już na pewno nikt tutaj nie będzie grał, bo zaraz skończy się dzień, a jutro rano, nie wiem, jak oni rano wstają, ale na wszelki wypadek ustawiliśmy się tutaj z samego brzegu. Droga, którą jechaliśmy, to jest leci ta główna, taka główniejsza droga między wioskami, a my tutaj. Pięknie. Tak, moi drodzy, wyglądają epickie miejscówki w Afryce. Niedźwiedź już zbudował stół, bo jest głodny. Tak więc rzucam telefon i idę robić jeść. Dojechaliśmy tutaj do drogi asfaltowej, ale ta droga prowadziła do nikąd i musieliśmy zawrócić. A trochę jedziemy po omacku, bo no nie mamy internetu, a tak z nawigacji, nie, jak patrzymy po prostu na tą kropkę na mapach, to nie jest ona taka dokładna, ona się co chwilę gubi, nie, tam gdzieś zostaje w miejscu, więc troszkę tak po prostu po omacku, ale już chyba mniej więcej wiemy, bo czuja, nie? Na czuja nam się wydaje, więc tu zaraz będziemy skręcać i tam powinniśmy już do tej głównej drogi, która prowadzi do granicy, dojechać. W prawo? Tak, w prawo. No ja obstawiam na to, że to jest w prawo i tam powinna być, powinniśmy dojechać do takiej główniejszej drogi. Się zaraz przekonamy. O, i to mi się wydaje, że to jest ta główna droga. I dawaj w prawo. Tak on skręca tam. Hmm.
powinniśmy być tutaj na tej żółtej drodze, która prowadzi prosto do granicy, więc nie mamy daleko, a ta nasza kropka cały czas pokazuje, że jesteśmy obok. A, no jakoś tam dojedziemy. No nie wiem. Znaczy, no chyba prosto pojedziemy tą drogą, tak jak ona się ciągnie, czy ona skręca w lewo też. No tak jak ona, jedź tak do przodu jedź, tak jak ona idzie, no. Mniej więcej jedziemy w dobrym kierunku, to chyba dobrze będzie, nie wiem. No to wygląda na to, że dojechaliśmy znowu jakby wcześniej niż się spodziewaliśmy, bo nagle po prostu wyrosło przed nami, tam trochę samochodów żeśmy minęli, ale właśnie one się tam pozatrzymywały. I są takie tablice, ale to nie są takie tablice, które pokazują, że to jest przejście graniczne, więc tak trudno się zorientować. Niedźwiedź poszedł zapytać, ale też na tej aplikacji jest zaznaczone, wspominałam już tak, Eye of a Lander, jeżeli ktoś zaczyna z nami dopiero teraz nas obserwuje, to nie naprawdę bezcenną taką aplikacją jest Eye of a Lander, bo tutaj w tej aplikacji są zaznaczone różne miejsca, takie też jak właśnie przejścia graniczne i opisane co jak, jakie zasady i tak dalej. Co masz? Papieroski sobie niedźwiedź kupił, wydał ostatnie pieniądze. No, nie? Jeszcze nam coś zostało, ale to zawsze warto mieć, bo i tak będziemy potem wracać. Jaki fajny samochód przed nami i takich samochodów, żeśmy tu kilka minęli, tak więc widać, że gotowi do przekroczenia granicy. Przewożą do innego kraju pewnie jakieś mrówki. Zaraz tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Trzeba szukać, tutaj gdzieś musi być ta budka, wiesz? Ja właśnie zaczęłam opowiadać, że tutaj haltę, czyli trzeba się zatrzymać. Poczekaj, ten pokazuje, żeby zatrzymać, jechać. Najpierw kazał się zatrzymać, teraz jechać. Tutaj już będzie budka graniczna z Senegalem, wiesz? Tak więc musimy się tutaj gdzieś dobrze rozglądać, która to jest, tak? A dopiero Guinea będzie tam dalej. Tak, oni mają trochę rzeczy do odsłania. Ciekawe, czy sprawdzają samochody. Właśnie mówiłam dzisiaj rano, że po prostu te ostatnie granice, co żeśmy mijali, to w ogóle nawet nikt nie zobaczył, wiecie, do środka. W ogóle samochodu nawet nie oglądali, bo my żeśmy... Aha, dobra, już chyba. Dobra, muszę odkładać w takim razie chyba. Okej, tak więc jedziemy dalej. Tutaj podbili nam karnet, tutaj w jednym okienku, w jednym budynku. Nie było z tym żadnego problemu. Paszporty gdzieś dalej, nie wiem gdzie, zaraz się przekonamy gdzie. Tutaj jest więcej osób, nie wiem, stoją samochody, to ja nie wiem, czy tu. Mi się wydaje, że tutaj jest taki budynek po prawej stronie, wiesz, to pewnie tam. Aha, dobra, do tyłu. Okej. One stoją w kolejce. I za tymi musimy się ustawić. Nie, tutaj to on ci pokazuje, żeby na lewo zjechać. O, i tam jest budyneczek. Ja pokażę szybko. I idziemy.
No, było bardzo sympatycznie, jak na afrykańskie warunki. Poza tym, że jak żeśmy się zatrzymali, to zostaliśmy obtoczeni przez chyba z 10 mężczyzn i w ogóle ich chcieli kadu. Kadu to jest podarunek, nie? A ja im powiedziałam, a dla mnie kadu, ja zawsze tak mówię, a mi co ty mi dasz? I wiecie, oni wtedy sobie po prostu dają spokój. Ale celnicy byli w porządku i tam, gdzie podbijali ten karnet i tam, gdzie stemplowali paszporty, nikt nie oczekiwał żadnych pieniędzy, więc było tak normalnie. No po afrykańsku normalnie, bo nie mają tutaj komputerów, skanów i po prostu tylko wpisują do zeszyku. Tak. No to chyba tu możemy uważać. No jedź, tak, jedź, ja nie wiem, czy oni tutaj, czy już jakiś handel przygraniczny po prostu. Handel przygraniczny. Wydaje mi się, że to już mamy z głowy tą część, zaraz zobaczymy. No tak. Tak, dobra, jedź, tam już nie ma żadnych znaków, nic, więc jedziemy. Teraz jest No Man's Land. Nie, no to dalej jest Senegal, tak na mapie, to dalej jest Senegal jeszcze przez ileś tam kilometrów, nie wiem dokładnie. Tak. I dopiero będzie Gini? I dopiero będzie, potem przekroczymy granicę i będzie Gina. Słuchajcie, jeszcze wam powiem o kratach w oknach, które naprawdę nam się bardzo przydają. Tutaj na tej granicy, gdzie ci mężczyźni nie obtoczyli samochód, a okno od strony niedźwiedzia było otwarte. I oni zaraz, po prostu tam są krótkofalówki, latarka i takie różne rzeczy. I oni zaraz jakby mogli, to by łapę włożyli, nie? A że kraty są, to nie włożą. I druga sprawa, ta nasza Bela, bo widzicie, Tobi, no to w podróży po prostu wyłącza się, nie? On se tam śpi i ma wyrąbane, nie? Z nim jest wszystko w porządku, tylko taką maminkę teraz tam coś mu się śni, nie? Natomiast Bella, jak tylko się zatrzymamy, to ona przychodzi tutaj, no teraz sobie poszła do swojego pana, ale ona zaraz tu wskakuje do środka, tutaj do przodu i jak ktoś podchodzi do okna, to ona też do okna zaraz idzie, bo ona się chce z każdym przywitać. Ale oni się strasznie psów boją, więc oni odskakują od razu i to jest super. Tak więc jakby ktoś miał zamiar przyjechać z psem, bo na przykład jak ja kiedyś napomknęłam jeszcze chyba z rok czy kiedyś temu, że będziemy chyba jechać do Afryki, to ktoś nie z psem tamtego, lwy zjedzą i tak dalej. No spoko. Tu lwy po ulicach nie chodzą i nawet są te miejsca, gdzie są, nie wiem, krokodyle i inne niebezpieczne zwierzęta, ale po prostu naprawdę to dużo szczęścia komuś życzę, żeby w ogóle spotkać tutaj w naturze te dzikie zwierzęta, bo ich jest naprawdę niewiele i niewiele jest miejsc, gdzie można na dziko je zobaczyć. Natomiast pies przydaje się, dlatego że właśnie z tych względów ochronnych, tak? Bo oni tutaj wszyscy, ale to absolutnie wszyscy, panicznie psów się boją, tak więc super to jest straszak. Nawet taki mały pies jak Bella. Pies, małpy, kurwa, bierz ją. Małpy nam zobacz, przybiegły małpa przez drogę. Jakie fajne małe małpki. Ale ale śmierć. To by cię zjadły, Majka. Zobaczyliśmy tam taką grupę małp, takich dużych. Zobaczymy, czy nie uciekną. O, uciekają. O. Ale ogromne, w ogóle takie duże stado. Wow, o jeny. Super. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Wszystkie się pochowały. Wygląda jak granica, nawet jakaś tablica jest.
przecież tam stoją jakieś samochody. Tam na końcu drogi. Tak więc coś tam będzie się działo. Stempla w paszporcie, tak więc... Nie? No nie, no nie mamy stempla w paszporcie. Nie wiem, gdzie dają. Powinni tu nam dać stempel w paszporcie. No to ja się zdziwiłam. No dobra, jedź teraz, ominij ich wszystkich. Sprawdzać. Na pewno każę mu otworzyć. Zobaczymy. Dobra. Tam wziął jeden z tych celników, tak? Papiery i poszli gdzieś. Rany boskie. No powiem wam, że nie zapomnimy tych granic afrykańskich. To niepowtarzalne doświadczenie po prostu. Dobra, jedziemy. Zaraz tu wszystko poopowiadam. Szuszpela, cicho, to tylko kozy graniczne. Kozy graniczne zostawię. Przestań stękać. No to tak, trochę to wszystko trwało, bo musieliśmy poczekać, aż jeden z tych oficerów, taki starszy pan, wyrysuje linijką. Linijki w zeszycie, nie? On rysował. Strasznie ważne zadanie, nie można mu było przeszkadzać, bo on, widać było, był bardzo skupiony na rysowaniu tych tabelek, nie? Tutaj też nie ma spreadsheetów, nie działają komputery, tylko wszystko to w zeszyciku. No i jak on już te linijki porobił, te tabelki w zeszycie, tym wielkim takim, no to można było nas obsłużyć. W sumie poszło sprawnie, no poza tym, że drugi oficer, który umiał pisać, to ten po raz pierwszy widziałem, jak ktoś pisze w bok, po prostu w bok. Miał przewrócony bokiem zeszyt, tak? Nie tak jak masz normalnie, tak, tylko tak, i w ten sposób wpisywał po prostu. Kupa ludzi tak pisze. Tak? Tak. Ja widziałam pierwszy raz, więc... Kupa ludzi. No. Szło powoli, ale generalnie było miło i sympatycznie i co najważniejsze, nikt nie chciał od nas pieniędzy, aczkolwiek zobaczyliśmy, że wszyscy lokalni, którzy przechodzili granicę, każdy płacił haracz. I wyobraźcie sobie, że było to tak po prostu sprawnie zrobione, że w biurku tam jest taki był otworek, taka skarbonka, nie? I wszyscy, każdy wie, o co chodzi. Pięknie. Gdzieś tutaj ma być ten custom guinea, tak? Czyli miejsce, gdzie podbiją nam karnet. A tam jest trochę samochodów, to pewnie tam. Tu. I co? Masz podbity? Nie, czekać.
Stay. No, tutaj na tej granicy o dziwo nawet są kontrole. Przed chwilą musieliśmy przejechać przez X-ray, przez prześwietlenie. I teraz, uwaga, teraz muszę schować. A tutaj też ręcznie chyba te samochody trzepią. A jak widzicie, tutaj mają mnóstwo na tych samochodach naładowane. No cicho, Bela, wszyscy mamy dość. Powiem wam szczerze, że po prostu nie cierpię. Nie, naprawdę, jak ktoś nie lubi formalności i czekania i właśnie przekraczania granic, tak jak niedźwiedź, to jest wielka lekcja pokory. Naprawdę, wielka lekcja pokory tutaj. Bo tych granic jest od zasrania, a na każdej granicy, no może nie na każdej, prawda, ale na tych wielu granicach te, wiecie, te formalności są jeszcze niepotrzebnie przedłużane przez to, że nie jest jeden obok drugiego pyk, 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 tylko rozstrzeleni po prostu i na dodatek jeszcze każdy z nich jakby pierwszy raz w życiu widział, wiecie, pierwszy raz w życiu widzi paszport, pierwszy raz w życiu widzi karnet, przecież kurwa nie jesteśmy pierwsi, co przyjeżdżamy z karnetem, a oni to studiują literka po literce, jakby po prostu widzieli pierwszy raz w życiu. Więc jest to takie, no, delikatnie mówiąc, irytujące. Ale są też pozytywne akcenty, zabawne, jak te owieczki, które przyglądają się Beli, którą niedźwiedź wziął na spacer, o, chodzi tam. A one się nie mogą nadziwić, co to jest. Co to nam chodzi takie? Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Okej, mamy wszystko, wreszcie już się wyspali, wymodlili i wszystko, co tam mogły być przerwy z każdego powodu, skończyły się i po prostu podbili ten paszport, znaczy karnet nawet dobrze, wszystko pouzupełniali i po prostu możemy wreszcie jechać. Nie, kurwa, jeszcze musimy iść do tego budynku, nie wiadomo, kurwa, po co, bo już wszystkie stemple mamy we wszystkich możliwych dokumentach, ja nie rozumiem już. Ja pierdziu. No to w tym budyneczku, tam po prostu trzeba było zrobić skan paluchów i zdjęcie robili. Nie, no po prostu, słuchajcie, całe procedury to są okan dupy roztrzaskać, nie, bo to wszystko można by w jednym miejscu zrobić. Ale nie szkodzi. Wygląda na to, że wszystko już mamy i możemy jechać. I po prostu pół dnia się zeszło taką głupią granicę przekraczać, nie? A jakby się ktoś wybierał, to kurczę, długi urlop. Nie można tu sobie przyjechać na chwilę i sobie myślisz, że trzy kraje sobie na przykład zwiedzisz w 3 tygodnie. No, no powodzenia.
I to był dźwięk zamykanego zamka i ponownie, mimo że ja zostaję w środku, to niedźwiedź zamyka drzwi, bo po prostu, no wiecie, co mam tu dużo gadać. No, patrzą się, tu wprawdzie się uśmiechają, ale zaraz wiecie, te uśmiechy, to zaraz przyjdzie tutaj gromadka i każdy coś będzie chciał, nie? Tutaj ten chłopak do mnie machał, ten, który tutaj przyszedł. I no i tam jest więcej takich chłopców, tam po prawej, o, tam stoją i patrzą, tak więc no straszne to jest, powiem wam szczerze właśnie, że nabyliśmy takiego, nie chcę powiedzieć strachu, ale po prostu takiej zamkniętości, nie? Nigdy nie byliśmy tak, że się zamykaliśmy, że nie chcieliśmy z ludźmi gadać, a tutaj niestety tak w tej Afryce takie nabyliśmy umiejętności, nie wiem jak to nazwać nawet, po prostu taki nawyk, tak? Musieliśmy taki nawyk nabrać, żeby nie gadać z ludźmi, starać się nie gadać, a znowu potem spotykamy fantastycznych ludzi, więc to tak jest, kurczę, cholera, a nie wiadomo, troszkę... Znaczy wiecie, generalnie nie jest tak źle, bo nikt mi tu w szybę nie puka, nie? Ale ogólnie jesteśmy już trochę zmęczeni, nie? I też tak właśnie żeśmy przed chwilą rozmawiali, że nie ma tutaj w Afryce jakby niczego, co by jakby rekompensowało, niczego takiego balansu po prostu nie mamy, bo chodzi nam o to, że często są trudy podróży i się jest zmęczonym. No sami wiecie, też każdy jak podróżuje to wie, prawda, że przychodzą takie dni, takie momenty, kiedy już się jest bardzo zmęczonym i po prostu ma się wszystkiego dość, ale potem dojeżdżasz w jakieś miejsce docelowe i po prostu te wszystkie trudy zostają wynagrodzone. A tutaj jakby ciągle tego nie mamy, prawda? Nie możemy tutaj nigdzie znaleźć jakichś naprawdę fajnych miejsc do spania, gdzie chcielibyśmy po prostu zostać dłużej. Mieliśmy do tej pory no może dwa, takie trzy miejsca, gdzie było ok. W sumie jakby najlepsze miejsce to było tam w Senegalu nad rzeką, ale no bądźmy szczerzy, no to u nas, wiecie, w Świnoujściu na Wydrzanach, tam nad zalewem, tak, jest taki teren, to ja też mam, że też sobie stanę nad wodą i po prostu mniej więcej ten sam poziom estetyczny, tak, jeżeli o to chodzi. I ja to ja, wiecie, ja jestem bardziej wrażliwa, może też jako kobieta bardziej potrzebuję, czy tam doceniam, ale aż zadziwiło mnie, że niedźwiedź, który wydawał mi się, że dla niego to nie ma takiego znaczenia, że jemu brakuje. Brakuje mu widoków, krajobrazów, jakichś takich naprawdę ładnych miejsc. Przynajmniej raz na jakiś czas. Mamy nadzieję, że tutaj w Gini może trochę się uda coś znaleźć nad oceanem. Widzieliśmy parę zdjęć. No ale czy się naprawdę uda i czy będzie można tam spać, no to po prostu zobaczymy, nie? A oboje właśnie nie lubimy, jak ktoś z nas głupka robi. I tutaj cały czas mamy takie, wiecie, że musimy odpierać te ataki, nie? Może właśnie nie cały czas, tak kurwa. I to właśnie tak... nastawimy się, nie, że już kurczę, do nikogo się nie uśmiechamy, w żadną stronę nie patrzymy, nigdzie się nie zatrzymujemy, to potem trafiamy na jakąś wioskę, gdzie są fajni ludzie, nie, i mówimy, o nie jest tak źle, nie, ale cały czas to jest taka wielka niewiadoma i tak tego, o, widać teraz te dzieci tutaj podeszły bliżej, sobie tam zaglądają, no to auto oglądają, to jest okej, ja nie mam nic przeciwko, żeby ktoś tam sobie auto oglądał i tam mamy z przodu nalepki, to one teraz tam studiują te nalepki z tych krajów, ale po prostu jak wiecie, pokazują mi pieniądze, że ja mam im dać pieniądze, no to kurwa, przepraszam, ale no, jak ktoś ogląda dłużej, to wie, że już jak ja przeklinam, to już jest bardzo źle, no. Tak więc poziom frustracji sięga zenitu. No to po raz kolejny, tak jak w każdym kraju, musimy wymienić pieniądze i kupić kartę SIM. Znowu. No. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie internet działał lepiej niż ten w Gambii, bo tam po prostu była jakaś porażka i praktycznie
nic nie działało. To z wielkim trudem, ja po prostu godzinę wstawiałam tam kilka zdjęć na, wiecie, Facebook czy Instagram, a w ogóle nie było szans, jakiś film czy coś tam, nie? No i co, mamy? Mamy. Mamy. 22 dolary, mamy 18 giga. 18 giga. No dobra, no szału nie ma, ale starczy nam, damy radę. No to się podziel. Bugger off, I paid for it. A za dolara dostaliśmy 8400, a nie 6 jak dawali na granicy. O, widzisz, no to super. Jednak zawsze warto odjechać i nie wymieniać pieniędzy no. Na granicy, bo tam zawsze, kurczę, wiadomo, że ten kurs nie będzie korzystny. Schowam. Dobra, schowam wszystko i możemy jechać. Tak. Tego świata mam dość, nie chcę mi się. Jedziemy gdzieś za koło, zaszyć się w krzaki. Tutaj mamy całą grupkę mężczyzn, którzy podziwiają samochód. No i też nie umieszkali mnie podziwiać i puszczali mi oczka, słuchajcie. Tak więc czasem, wiecie, wolałabym mieć tą burkę i po prostu, żeby mnie nie było widać.